Channeling Krayona przekazany w dniu 16 kwietnia 2020 roku w ramach seminarium internetowego, które odbyło się w Sedonie. Tytuł channelingu? Błaganie o zdrowy duchowy rozsądek, bo już na to czas. Witajcie, jestem Kryon od usług magnetycznych. Ewolucyjny nauczyciel Peggy Dubno, specjalny kierunek. Była tą, która zdefiniowała wzory tego, kim jesteście. To, jak człowiek i duch są zintegrowani. Patrząc się na to, co zrobiła, można zauważyć, jak rozwijały się jej kroki dojrzałości w jej życiu. Ona docenia ludzką energię, podobnie jak ja. Chcę nadal kontynuować temat relacji, jaką macie z duchem, kimś, kto jest poza zasłoną, źródłem, bo jest tam relacja, związek. Będzie to jeszcze raz błaganie o duchowy, zdrowy rozsądek, bo budować będę krok po kroku obraz wspaniałości człowieka. Bo to nie jest tak, jak wam mówiono. Zostaliście zbudowani do życia w liniowości. Wasz umysł tak został zbudowany. I tak musiało być, abyście wstając rano mogli zrobić rzeczy, które są potrzebne do tego, abyście egzystowali. Pracować tam, gdzie pracujecie. Budować to, co chcecie zbudować. Mieć i wychowywać dzieci. To wszystko musi się odbywać w liniowości. To jest struktura ludzkiego myślenia, która jest piękna i odpowiednia do czasu, w którym żyjecie. Zdajecie sobie sprawę z tego, że w tej liniowości wszystko, o czym myślicie, musi mieć początek i koniec. Pomyślcie o tym, proszę, przez chwilę. Czy wiecie o czymkolwiek w waszym życiu, w waszym domu, które byłoby różne od tego? Każda poszczególna rzecz musi mieć swój początek i koniec. Tak więc to jest sposób myślenia, o którym mówimy, sposób, który wam służy. Podkreślam, jest to system praktyczny i musicie go mieć. Ale ten system staje wam na drodze, kiedy zaczynacie myśleć o jakichś większych rzeczach, o rzeczach poza liniowością, może o Bogu. Czy myślicie o tym, kiedy anioł się zaczął i jak długo będzie trwał? Oczywista odpowiedź jest nie. A jak myślicie o Bogu, czy myślicie o tym i pytacie, kiedy on się zaczął i kiedy się skończy? Odpowiedź jest taka, że nie myślicie w ten sposób, bo wychodzi to poza wszystko, z czym pracujecie umysłem. Ale jakoś nie wygląda, aby sprawiało wam to problem. Chociaż nawet na cokolwiek, na co patrzycie na niebie, musi mieć swój początek i koniec. Słyszeliście o wielkim wybuchu? Nagle, z niczego, powstało wszystko. I jakoś przyjęliście i zaakceptowaliście to. Bez pytania, no to wróćmy do początku tego niczego, bo jak to może być, aby istniała nicość, która wykreowała potem wszystko? Bo przecież musiało być jakieś ziarenko, z którego wszystko wyrosło. Bo przecież w ten sposób zaczynają się rzeczy. Nie bardzo to ma sens, ale jakoś to zaakceptowaliście, że z niczego powstanie wszystko. Poprzednio już to wyjaśnialiśmy. To nie był początek, to była kontynuacja. I to jest coś, co nawet wasi astronomowie zaczynają widzieć w astrofizyce, bo być może były wielowszechświaty, które się ze sobą zderzyły. I być może membrany wielowymiarowości przecięły się
i w ten sposób powstało coś nowego. Wobec tego, czy nazwiemy to początkiem, czy też kontynuacją. I znowu, jeżeli to jest kontynuacja, to gdzie jest początek tego pierwszego? Czy istniał pierwszy wszechświat? Co będzie, jeśli odpowiem wam nie? Chciałbym, abyście zrobili małą wizualizację. Wizualizację czegoś, co jest wieczne w obu kierunkach czasu. A to znaczy, że nigdy nie miało początku i nigdy nie będzie miało końca. Niektórzy powiedzą, najłatwiej mi to przyjdzie, jeśli wyobrażę sobie okrąg, bo idąc po okręgu nie ma ani początku, ani końca. Ale wielcy myśliciele i logicy od razu zapytają, no dobrze, ale kto stworzył okrąg? No bo przecież musi być jakiś początek. No dobrze, miejmy początek okręgu, ale kto go stworzył? I w ten sposób można sprowokować dyskusje, które do niczego nie prowadzą. Za wyjątkiem tego, aby stwierdzić, że w rzeczywistości nic nie rozumiemy. No i niestety nie możecie tego rozumieć, bo jesteście w układzie liniowym. Ale nie jest to coś, czego należy się wstydzić. Bo moi drodzy, opisujemy tutaj coś nie po to, aby wydawać na ten temat osąd, bo to jest po prostu sposób, w jaki myślicie. I tu wchodzimy w coś niezwykle pięknego, w waszą duszę. Porozmawiajmy więc trochę więcej o waszej duszy. Jak ona jest zdefiniowana? Co to w rzeczywistości jest? Czy ma kształt i rozmiar? Odpowiedź jest nie. Czy jest liniowa? Odpowiedź jest nie. A czy ma początek? I tu wchodzimy na grunt, o którym już wiele razy wspominałem, na grunt duchowy człowieka liniowego. Człowieka, który jest przekonany, że wszystko, nawet dusza, musi mieć początek i koniec. Dla niektórych ta dusza, część Stwórcy, zaczyna się w momencie urodzenia. A czy nie przypomina wam to wielkiego wybuchu? Że z kompletnie niczego tworzy się coś. Rodzisz się, bierzesz oddech i natychmiast masz duszę. O tym was przekonywano. Ja wiem o tym. I ciągle jeszcze mawia się na ziemi, że rodzisz się i natychmiast masz duszę. A dusza jest wielka, błyszcząca, jest częścią Boga, ale nie było jej. Bierzesz oddech i pojawia się. I każdy z was wie, co mówiono wam o tym, jak kończy się dusza. Bo w bardzo wielu systemach wierzeń ten wszechmocny Bóg, którego częścią jest dusza, uśmierca ją przy śmierci fizycznej. I jeszcze na dodatek robi osąd waszego życia. No i zabiera duszę i wsadza ją do piekła, aby się tam codziennie smażyła. Są to oczywiste bajki dla dzieci. Czy mówiliście o tym do swoich dzieci? Jeżeli nie, to pewnie znajdą się inni, którzy to zrobią. I to jest liniowość, liniowe myślenie, bajki dla dzieci na temat tego, jak związani jesteście z Bogiem. Czy to wszystko ma jakiś sens dla was? I teraz błagam o zdrowy, spirytualny rozsądek. Błagam, abyście wyszli w swoim myśleniu poza liniowość. I choć przez chwilę pomyśleli o niesamowitej prawdzie. Prawdzie, która może tam być. Bo co, jeżeli z waszą duszą, na której widnieje wasze imię, jesteście wieczni w obu kierunkach czasu? Bo co, jeżeli zawsze byliście i wasza dusza razem z waszym imieniem była częścią Stwórcy, który jest wieczny w obu kierunkach czasu? I w ten sposób możecie zrozumieć to, co mówię, że Bóg zna imię każdego.
Są to imiona idące w biliony, które istnieją na wszystkich planetach. I pod tymi imionami jest informacja o tym, co myślicie, co się z wami dzieje, ale z opcją wolnej woli możecie albo to przyjąć, albo nie. Możecie zobaczyć lub nie zechcieć zobaczyć i w jakiś sposób zużyć lub nie. Ale prawda się wam narzuci, że dusza bez początku i końca jest częścią Stwórcy. Bez początku i końca. I tak jest, bo nie może być inaczej. Bo nie ma nic innego, co jest wieczne w obu kierunkach czasu. Nic innego poza Bogiem, poza Stwórcą. Jeżeli to rozumiesz, to jesteś głosem Boga. Pomyśl chwilę o tym źródle i wyobraź sobie go największe, jak tylko możesz. Pomyśl o tym jakkolwiek. Czy wyobrazisz sobie, że to jest pole? Czy wyobrazisz sobie wszystkie wszechświaty? Pomyśl również o tym, że to zawiera tryliony i tryliony części. I wszystkie stworzone ze współczucia i miłości. I od czasu do czasu, jak gdyby odłamane i skierowane na planetę. A jedna z planet nosi nazwę Ziemia. Ale w tym oderwaniu ta część nadal pozostaje częścią struktury wielowymiarowej. Także wasza dusza nadal pozostaje częścią Boga. I to jest prawda. Dusza nie pojawia się przy pierwszym oddechu. Ona zawsze była i jest. I kiedy kończy się wasze życie cielesne, to ta część wraca do źródła. Bo jest to ogromny system. System, o którym nie mówi żaden układ wierzeń, a szczególnie taki, który twierdzi, że jest możliwość, aby cię na żywca palili. I w tym systemie jest wspaniałość, bo to znaczy, że Bóg cię zna. Zna jako swoją część, część Boga. Zrobiono dużą krytykę channelingów Kryona, bo Kryon mówi, że ludzie są bogami. Ale tak jest. Jesteście częściami Boga, bo macie duszę. Nie ma innej możliwości. A to znaczy, że w tej duszy jest współczucie i miłość taka sama jak w Stwórcy. Bóg patrzy ci w oczy i mówi: ja ciebie znam. Widzę ciebie. Podaj rękę. Pójdziemy razem z twojego wolnego wyboru. Bo gdy ten cielesny człowiek podniesie swoje wibracje, to zmieni to wszystko. Nauczycielka Peggy mówi, że człowiek jest ewolucyjny. I to się zgadza. I zawsze mówi o rozwoju świadomości. Także pewnego dnia jest możliwość, że się obudzicie jako wzniesieni, stworzeni z boskiego źródła i chcący wrócić tam. I jest z tym związanych bardzo wiele rzeczy na ziemi. Przedłużone życie, pokój. Wrócę niedługo, aby kontynuować to, o czym mówię i uświadamiać was, kim jesteście i mówić o tym związku, którego czasami nie podejrzewacie nawet. Nie podejrzewacie, bo pytacie, gdzie to jest. A to jest coś, co stoi obok was. Stoi obok was i emanuje pokój. Jestem Kryon z serwisu magnetycznego i kocham ludzkość. I tak to jest. Tłumaczył dla państwa Janusz Grabowski.